Witamy w kolejnym odcinku na kanale Polus TV z serii Loża Gwiazd. Dziś w studiu naszym gościem jest kapitan drużyny Kieka z Płomień Kraków, Damian Korosi. Witam Ciebie, witam wszystkich oglądających. No to Damian, po raz pierwszy na Loży Gwiazd będzie coś nowego. Znasz grę w Pomidora? Znam. Kanał Polus TV postanowił zrealizować taką grę, ale pod inną nazwą. Gra będzie pod nazwą Banan. Jeśli będziecie widzowie zainteresowani skąd nazwa Banan, no musicie napisać to w komentarzu, a potem to wyjaśnimy. Mam 4 pytania, chyba że nagle mi w głowie przyjdzie jakieś jeszcze 5 pytanie. Pierwsze pytanie. Jak odpowiem pytanie, mówisz tak, nie albo Banan. Pomyśl stać na grę w pierwszej lidze miniligi. Banan. Banan. Jestem lepszym bramkarzem niż obrońcą. Tak. Płomień jest lepszy od większości drużyn w minilidze. Nie. Polus TV jest najlepszym kanałem w Krakowie. Tak. No i na tyle na razie pytań. Nie miałem pomysłu, żeby wymyślić więcej. No to co? Zaczynamy już normalnie Loże Gwiazd. I na początek opowiedz widzom coś o sobie. Kim jest Damian Korosin? Poza wojskiem. No to cóż, przede wszystkim jestem bardzo aktywną osobą. Nie lubię siedzieć w domu. Oczywiście moją największą pasją jest piłka nożna, między innymi dlatego jestem w tym programie. W wolnych chwilach oczywiście gram w piłkę, chodzę na mecze, gram w minilidze oczywiście. Oprócz tego jestem uczniem liceum, więc na tej nauce też się koncentruję. Oprócz tego interesują mnie też inne sporty, między innymi siatkówka, po części też piłka ręczna. Oprócz tego bardzo lubię jeździć na rowerze i spotykać się ze znajomymi. Generalnie jestem otwarty na nowe znajomości, jestem taką dosyć towarzyską osobą. Weź mi trochę zawołuj, no pytanie, czy masz inne zainteresowanie oprócz piłki nożnej? No chyba, że jeszcze jest jakieś zainteresowanie, którego nie wymieniłeś. No to właśnie jest to jazda na rowerze, czasami gra w siatkówkę. To są moje właśnie zainteresowania, oprócz piłki nożnej. A skąd zainteresowanie piłką nożną? Wiesz co, to tak naprawdę jest już od dziecka. To już jakby zrodziło się we mnie samo. Zainteresowanie piłką nożną to... W ogóle piłka nożna to jest coś, co mnie kręci, to jest coś, czym ja się interesuję, co ja stale śledzę, oglądam mecze w domu i tak dalej. Więc po prostu przyszło to jakby samo. Okej. Okay. No to teraz się dowiedzmy, kto jest twoim idolem piłkarskim? Będzie ich Czech. Polak rodak, Robert Lewandowski. A tak nieco bardziej za grę powiedziałbym Leo Messi, bo jednak od dziecka gdzieś tam patrzyłem na jego grę i jakby najbardziej mnie inspirował. Jego ruchy na boisku, poza boiskiem, to jak gra, jak operuje piłką. Oraz jeszcze na bramce Iker Casillas. Co prawda jestem bardziej kibicem Barcelony niż Realu. Ale jednak jest to ktoś, kto mnie również inspiruje. Jakby można powiedzieć, że jak jestem na bramce, to staram się czerpać od niego wzorce. Dobrze. To mam takie dodatkowe pytanie. Messi czy Lewandowski powinien wygrać złotą piłkę? Lewandowski. No, dobra. Jest. Widać, że Polak rodak. No to teraz co? Przechodzimy do tematów drużyny. Kieka z Płomień Kraków. Jak powstała drużyna? I skąd taka nazwa? Poprawię Cię, nie GKS, tylko KS Pomidorów. KS Natomiast jak powstała? Początki tej drużyny to tak naprawdę początek 2021 roku, choć sama inicjatywa zrodziła się jeszcze w 2020. Natomiast wszystko jakby powstawało stopniowo. Zaczęło się od tego, że z kolegami tworzyliśmy taką grupkę, która chodziła po prostu na boisko, tak żeby luźno sobie pokopać. W końcu wpadliśmy na taki pomysł, żeby z kimś rywalizować i tak nasza
grupka kolegów stworzyła jedną drużynę i tak na początku było nas mało, była to mała grupka, natomiast później tych osób jakby było coraz więcej. Coraz więcej osób dochodziło, coraz więcej osób deklarowała chęć gry w naszym zespole i tak to jest do dzisiaj. Skąd nazwa Płomień? No cóż, można powiedzieć, że to się jakby pozytywnie kojarzy. Nie ma tutaj jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego Płomień. Po prostu kojarzy się to w miarę dobrze. Też powiedzmy, żadna inna drużyna nie ma podobnej nazwy, więc jesteśmy powiedzmy oryginalni. No to teraz jak podsumujesz występy KKS-u Płomień w ostatnim sezonie ligi, który właśnie dobiegł końca. Przypomnę statystyki. KKS Płomień Kraków, 6 miejsce w trzeciej lidze. 13 meczów, 24 punkty. Bielan bankowy plus 21. Powiem ci tak, ten sezon sobie nie było oceniam bardzo dobrze. Co prawda, awans na przykład nie udało się uzyskać, aczkolwiek przez większą część sezonu okupowaliśmy czwarte miejsce w tabeli. A już trzecie miejsce awansowałoby nas do baraży. Więc jakby do końca walczyliśmy o ten awans. Niemniej jednak, sam awans nie jest dla nas rzeczą najważniejszą. Miniligę traktujemy poważnie, ale też jako trochę zabawa, no bo chcemy osiągać dobre wyniki, a też ważna jest jakby dobra zabawa. Robimy to dla przyjemności i dla własnej satysfakcji. Tak więc szóste miejsce, mimo wszystko, że się na przykład nie udało uzyskać awansu, i tak oceniam bardzo dobrze. Zwłaszcza jakby to porównać jeszcze z sezonem poprzednim, kiedy byliśmy niżej tej tabeli. Więc oceniam bardzo pozytywnie ten sezon. A jakie macie cele na kolejny sezon i na przyszłe lata? Na przyszłe lata to tak jeszcze nie wybiegam w przyszłość. Natomiast nie ma czegoś takiego, że musimy być koniecznie na danym miejscu i musimy się tego trzymać tak stricte. Natomiast fajnie byłoby powtórzyć to, co osiągnęliśmy w tym sezonie. To nie musi być koniecznie miejsce szóste, może być nawet siódme, ale żebyśmy dobrze grali, żeby ta gra sprawiała nam przyjemność, żeby to było w dobrym stylu. Jeżeli będzie to oczywiście miejsce wyższe, jakby na to piąte, czwarte, czy może gra w barażach, może awans, no to jak najbardziej to przyjmiemy i wtedy będziemy jeszcze bardziej zadowoleni z siebie. A teraz jeszcze sobie przypomniał o jednym pytaniu, to będzie też o tobie. Na jakiej ty pozycji grasz? Bo zawsze na początku cię widziałem w polu, a teraz widzę cię częściej na bramce. To jak to jest? Powiem ci bardzo dobre pytanie. Gdzie gram? Tak naprawdę wszędzie. Można powiedzieć na każdej pozycji, łącznie z pozycją bramkarza. Gram w roli obrońcy, pomocnika, napastnika. Wszędzie czuję się dobrze, wszędzie czuję się dosyć pewnie. I może nie, że nie ma to dla mnie większego znaczenia, ale jakieś tam znaczenie to ma, bo to jednak jest różnica. Natomiast generalnie jestem na takiej pozycji w meczu, gdzie po prostu drużyna mnie najbardziej potrzebuje. Jeżeli na przykład w meczu jest dużo napastników, jest zbyt mało obrońców, to ja pójdę na obronę i nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli na przykład na meczu mamy dużo obrońców, mało napastników, to z przyjemnością pójdę na pozycję napastnika i gram w ataku. I to mi też sprawia radość. Grając na każdej pozycji się uczę. Również gram właśnie na bramce, ostatnio faktycznie coraz częściej. No i co, najważniejsze, że sprawia mi to przyjemność. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, gdzie gram, ważne, że po prostu gram. To teraz pytanie, w jakich drużynach oprócz Płomienia grasz? Oprócz Płomienia powiem ci tak, gram w drużynie Lesisko Hunters. To była moja pierwsza drużyna, tam stawiłem jakby pierwsze kroki w minilidze. Aktualnie pierwszoligowy zespół w minilidze. Tak jest. Oprócz tego jeszcze grałem w drużynie Rangers Kraków. Oczywiście Płomień oraz jeszcze grałem oprócz miniligi w Nowokuckiej Lidze Piłkarskiej i tam prezentuję barwy Galaksy. Tam faktycznie najczęściej grałem na bramce oraz drużyna Start Nowa Huta. Tam również na części na bramce, już na której ty jesteś kapitanem. No, bardzo dobrze wygląda Start, więc szanuję. A teraz dla
wracać jeszcze do płomienia. Dowiedzmy się może Kiekasz, jakich ma przeciwników derbowych, a jakich ma, jakby to ładnie ująć, ma mecze, derby przyjaciół z kim ma. Z kim ma takie porządne derby, a z kim derby przyjaciół? No, wiesz co, nie mam takiej drużyny, której jakoś szczerze nienawidzimy. Ogólnie jesteśmy takim zespołem w miarę niekonfliktowym. To znaczy czasami na boisku podczas meczu zdarzają się tam jakieś małe spięcia, ale nie ma takiej drużyny, żebyśmy jej na przykład nienawidzili. Takiego rywala nie mamy. Natomiast taki mecz przyjaźni, można powiedzieć, no to mamy właśnie, wydaje mi się, że z tym Leciskiem i z tymi Rangersami, bo jednak jestem tą taką postacią, która niejako łączy te wszystkie zespoły, więc to są takie mecze przyjaźni. Oczywiście również gram na 100%, to nie patrzymy na to, czy się lubimy, nie lubimy. Zawsze na boisku jest walka, ale jednak myślę, że to są takie właśnie mecze przyjaźni. A jaki ci mecz zapadł w pamięć, przeciwnik? Pozytywnie czy negatywnie? Powiem ci tak, to będą chyba trzy zespoły. Taki pierwszy to zespół Black Beans. Zespół, który no niestety zapadł mi w pamięć negatywnie, ponieważ no, wygrali z nami dosyć wysoko. To był mecz w parach płomienia, kiedy nic nam nie wychodziło, kompletnie nic. Zero zrozumienia, no i mecz przegraliśmy niestety wysoko. Ja to już nawet nie pamiętam. Innym przeciwnikiem są Bakosi, to już jest Nowochódzka Liga Piłkarska. Ilekroć przeciwko nim gra, no to no niestety też zawsze wygrywają i to dosyć wysoko. Każdy zna Bakosów, nie trzeba o nich ich już przedstawiać. Tak jest. Takim jeszcze trzecim rywalem, też taki mecz, który mi zapadł bardzo w pamięć, to było z Drużyną FC 2+2. Obecnie mistrzowie Mini. Tak jest. Powiem ci, przeciwko właśnie tej drużynie zagrałem swój pierwszy mecz w ogóle w minilidze. To był w ogóle mój debiut. Wtedy grałem właśnie w barwach Lesiska przeciwko tej drużynie. Mecz przegraliśmy, natomiast w tym meczu pokazałem się z dobrej strony, strzelił hat-tricka w debiucie. Tak się trochę pochwalę. Ale też to był mój pierwszy mecz, więc tak zapadł chyba najbardziej właśnie w pamięć. Jak się zakończyło? Zwycięstwem waszym czy porażką? No niestety porażką. Wyniku też nie pamiętam, ale wiem, że była porażka, aczkolwiek wtedy bym bardziej zadowolony z tego, że sam zagrałem całkiem przyzwoicie. To jeszcze razem w tym meczu, to kiedy tam zadebiutowałeś? Może tak pamiętasz? Chodzi mi może bardziej o edycję i nie chodzi o rok i datę konkretną, tylko właśnie ta. Nie, ja ci to ja pamiętam. To była pierwsza edycja. To był bodajże czerwiec lub chyba lipiec 2020. Wtedy był ten właśnie pierwszy, chyba najbardziej pamiętny mecz. No to co? Ja już chyba wszystkie pytania, jakie teraz jeszcze, czy mi przyszłyby jakieś do głowy pytania dodatkowe, jakoś nie mam teraz. Może zakończymy to właśnie tytelem, moim bardzo ulubionym, bo lubię zawsze wiedzieć, czy ktoś dobrze wytypuje następny sezon, czy tak się zakończy, czy nie. Ale zanim może jeszcze do tego typem, teraz już nie dowiedzieliśmy, jakie duże zagrają w minilidze w tym finałowej szóstce, tym 19 lutego bodajże, tak? No tak, zgadza się. Tak. I mamy tam FC 2+2, Rakietę, Iskrę, Los Repos, Galaxy Green chyba? Chyba Elas i Iwona? Tak, i Elas i Iwona. Tak. I kto według ciebie? No, top 3, jakie według ciebie? Nie musi być, że pierwsza ta będzie ta, tylko top 3. Powiem ci, no takie dwie drużyny, które są takim jakby dla mnie chyba najmocniejszym kandydatem. To jest właśnie Hellas i Iwona. Dlaczego? Dlatego, że przez cały sezon prezentują bardzo wysoką formę. Chyba nie przegrali żadnego spotkania zasadniczo. Bodajże tak, jeszcze mają świetny bilans bramkowy. No i zakończyli ten sezon mimo wszystko na pierwszym miejscu. Więc są tak najbardziej równi. Natomiast drugi zespół, który tutaj też może bardzo namieszać, to jest właśnie FC2+2. To jest jednak... Obrońcy tytułu. No właśnie, obrońcy tytułu, oni też potrafią bardzo dobrze grać, także myślę, że ta dwójka chyba najbardziej będzie walczyła o mistrzostwo. A trzecia drużyna? Szczerze nawet nie. Może być Galaxy. Nie mam nic przeciwko. No to dobra. Teraz Iwona, FC2+2 i Galaxy. Zobaczymy, jak się sprawdzą twoje typy, bo już i tak wszystkich
poprzedniej edycji zaskoczyło, że czwarta drużyna Bagry Płaszów zajęła ostatecznie drugie miejsce. No tak, tak. Więc no nigdy nie wiadomo. A teraz jeszcze pomiń, jak typujesz, w jakim następnym sezonie w trzeciej lidze pewnie będziecie grać, tak? W trzeciej lidze, tak. Tak typuję, na którym miejscu tam zakończycie? Wyżej już, czy tak podobnie, szóste? Powiedzmy, że podobnie. Podobnie tak, tak w tym sezonie, miejsce szóste, jeżeli będziemy mieli w przyszłym sezonie, to będzie dobrze. I tak też obstawiam, bo myślę, że będzie ok. I tylko pomień jeden, czy nagle zobaczymy jeszcze kilka z pomień dwa w czwartej lidze? Nie planujemy. Na razie na pewno nie planujemy. Prawda, mamy dosyć szeroką kadrę, ale myślę, że na razie utworzenie takiego płomienia 2 nie ma większego sensu. No, niektóre duże mają już nawet na przykład z nazwą 3, więc no. Wiesz co, wiem, ale jednak skupmy się na tym płomieniu 1, tym podstawowym i po prostu tam grajmy. No to co, ja Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad, że postanowiłem się z nami dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci również, dziękuję wszystkim oglądającym. Zobaczymy, ile będzie wyświetleń. Zobaczymy. Zobaczymy też, ile będzie komentarzy pod tym filmikiem. Czy będzie dużo? Ja bym też chciał podziękować Palowi, programowi właśnie aktywności lokalnej, którzy nam wypożyczają nam tutaj to studio, gdzie mogę właśnie prowadzić takie wywiady. No i co? Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, polajkowania tego filmiku i do zobaczenia, i tradycyjnie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.